Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Dzisiaj jest ze mną pani Teresa Tuszyńska. Pani Tereso, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i ściskam panią jak zwykle bez dystansu. Uwielbiony Bóg w Trójcy Miłosierdziu, w swoich aniołach i w swoich świętych. Dzisiaj mamy taki dzień ważny. Ważny, zresztą wczoraj był chyba najważniejszy dzień, ale dzisiaj jest Matki Boskiej, Królowej Polski, Częstochowskiej. Takie święto ustalił Pius XI w 1931 roku. Pani Tereso, ja bardzo panią przepraszam. Papieżem. Ja bardzo panią przepraszam. Pani Tereso, bardzo panią przepraszam. Ale jak ja nie zrobię wstępu, to mam w ogóle wątpliwości, czy będę mógł się wcisnąć. No muszę wstęp zrobić swój jeszcze. Dobrze. Drodzy słuchacze, otóż, żeby troszeczkę albo delikatnie was rozśmieszyć, to powiem jedno, choć to wcale nie jest bez kozery powiedziane, że gdyby wysiadł prąd na całym świecie, to ja bym pojechał do pani Teresy i tam został na stałe, ponieważ w żadnym wypadku bym tego nie odczuł przy wiedzy, jaką pani Teresa ma. Bo Wolna Europa i inne stacje to się chowają. Oczywiście mówię w tym przypadku prześmiewczo, bo wiemy, że te wszystkie Wolne Europy i te inne rzeczy to były również gadzinowe. Natomiast faktycznie, tak jak Kmicis powiedział, gdy usłyszał wiwat król szwedzki, głowa pęka, to faktycznie przy pani Teresie głowa pęka. Będę starał się, drodzy państwo, panią Teresę tak troszeczkę ukierunkowywać, ponieważ zdaję sobie sprawę, że ilość tych wiadomości jest po prostu nieograniczona. Dosłownie nieograniczona. Ja tego też nie mówię przekąsem. To nie jest absolutnie przypadek i uważam, że no myślę, że ciężko by było znaleźć chociaż 10 osób na świecie, nie teraz, ogólnie, które by miały taką wiedzę jak pani Teresa, taką pamięć jak pani Teresa i taką ochotę jak pani Teresa, jak i również emocje, jakie przeszywają się u pani Teresy. Naprawdę, nie robię tu pani Teresie absolutnie żadnej reklamy. W żadnym wypadku. Po prostu jest to coś, co im dłużej panią Teresę znam, tym bardziej nie mogę tego wszystkiego ogarnąć, jak to jest możliwe, żeby mózg w sumie nie taki duży mógł tyle ogarnąć. Okazuje się, że tak. Ja nie wiem, pani Tereso, jak pani to wszystko mieści. Ja wiem, że mózg i tak jest wykorzystywany, jak to niektórzy twierdzą, w kilku procentach. Mam wrażenie, że u pani to jest wykorzystane już w 1000% albo jeszcze bardziej. Więc i jeszcze się pytam, ma pani miejsce, żeby cokolwiek zmieścić? O, pani Teresa zrobiła pauzę. Bo muszę zawołać wszystkich świętych o pomoc. A to ja powiem jeszcze jedno, pani Tereso, przepraszam. Pani Teresa, ponieważ ja rozmawiałem z panią Teresą, zjadłem sobie śniadanko, tak, ogoliłem się, przygotowałem się, tak, z panią, bez wyłączania się z panią Teresą. Troszeczkę tam było zawirowania, no bo przecież woda szła w ruch, więc trochę niagary zrobiłem, ale dobrze było słychać i wydaje mi się, że też dobrze słychać. Pani Tereso, ja jestem bardzo zadowolony, że możemy robić programy raz na jakiś czas i miałem taki plan, żeby próbować robić to wyrywkowo, ale również na zasadzie pewnych rzeczy, nie wchodząc w inne, ponieważ mieszanie, nawet jeżeli ma to coś wspólnego, a mimo wszystko, jeżeli pani zaczyna od 200 lat wstecz albo 300 lat wstecz, no to faktycznie ciężko jest to przyjąć. No musimy ładować punktowo, pani Tereso, żeby faktycznie ten efekt był wykorzystany maksymalnie.
I to bym właśnie o to Panią prosił. Ja wiem, że Pani by chciała wiele powiedzieć i nasuwa się Pani wiele rzeczy podczas akurat dochodzenia do sedna sprawy, no ale nie da rady Pani Tereso. Także jak Pani może, to zróbmy w ten sposób, że dzisiaj omówimy nie tylko, ale przede wszystkim sprawy związane z JP2 i niszczeniem struktur kościelnych przez niego. To jest bardzo ważne. Jaki stosunek do tego miał Wyszyński Stefan, kardynał, tak się nazywał, i inne ewentualnie osoby, kto mu w tym pomagał? Czyja to była tak naprawdę inicjatywa? I to bym chciał właśnie od Pani Teresy usłyszeć. I później możemy Pani Tereso przejść. Do czego Pani chce? Będę robił oczywiście delikatne przerwy. Takie, wie Pani, żeby złapać oddech. Zapraszam Pani Tereso. No, może zaczniemy od urodzin. Czyli? Od urodzin 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się chłopiec, syn pani, która się nazywała się, no, pani, która się urodziła na ulicy Smoleńsk 15 w Krakowie przy najstarszym kościele Bożego Miłosierdzia. Ku czci, modlitwa była o dusz, za duszę w czyśćcu cierpiący, który powstał w 1555 roku, należy do Wawelu. Czyli urodziła się mama Karola Wojtyły. Jaki to był dzień? Urodził się w domu Żyda Bałamuta i tego dnia były urodziny słynnego polskiego świętego, czyli najważniejszego polskiego świętego. Ach, coś mnie się po prostu... Był dzień w Rzymie, gdzie spełniło się marzenie Deona, założyciela Sercanów. 18 maja 1920 roku w Rzymie powstał kościół Serca Chrystusa Króla. To było marzenie założyciela Sercanów, że wszędzie wielbi się Chrystusa, ale serce Chrystusa Króla nie jest takie uwielbione i dlatego powstał ten kościół. Właśnie to był dzień urodzin Karola Wojtyły w Wadowicach. Ale żeby wiedzieć, dlaczego Wadowice? Wadowice to jest niezwykłe miasteczko, które było należało do księcia Oświęcimia, który wcześniej założył klasztor dominikanów w Oświęcimiu w 1282 roku. To jest czas, kiedy no, to był Mieszko Cieszyński. Założył tam ten klasztor. Pani Tereso, przepraszam najmocniej. Wie Pani, albo Pani ma za blisko mikrofon, zróbmy jeszcze inaczej. Ja może zadzwonię bezpośrednio na Pani numer. Jakby się Pani mogła wyłączyć, ja zadzwonię bezpośrednio na numer, nie przez WhatsApp, tylko normalnie. Dobrze? Dobrze. Proszę się tylko wyłączyć. Sprawdzimy, to będzie lepsze, drodzy Państwo. O. Halo? Uwielbiony Bóg w Trójcy Miłosierdzi, Panie Wojtku. No, chyba niech Pani coś mówi, bo wydaje mi się, że będzie lepiej. Ach, to dobrze. A teraz może mieć Pani bliżej mikrofon, bo przez WhatsApp jest takie trochę echo, wydaje mi się, a tu nie powinno być. Aha, dobrze. No, dzisiaj witam wszystkich. Jestem bardzo szczęśliwa, bo wczoraj mieliśmy niezwykły dzień urodzin. Niezwykłych urodzin, które dla wszystkich nas dotyczą.
dziedzictwo, urodziła się polska królowa w Berlinie. A nie, 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 pani Tereso, ja przepraszam najmocniej. Bardzo panią przepraszam, bo to jest kontynuacja. My żeśmy tym programu nie... My znowiliśmy program, a nie cofnęliśmy. Także jest kontynuacja. Mówiła pani o JP2. Troszeczkę głośniej, aby pani mogła mówić. Jan Paweł II urodził się w domu Żyda Bałamuta 18 maja 1920 roku. Tego samego dnia trzeba wiedzieć, że Piłsudski był witany w Warszawie, bo powrócił z Kijowa. Wiadomo, kim był pan Piłsudski, który był przyjacielem Piusa XI. Papieża, który jako nuncjusz papieski został wyproszony z Polski, bo był po prostu przeciwnikiem polskim przez dwóch świętych kapłanów, czyli naszego kardynała Sapiehę, późniejszego kardynała, biskupa Sapiehę i biskupa Teodorowicza, wspaniałego ormiańskiego biskupa, który bardzo dużo zrobił dla Polski. Trzeba koniecznie wysłuchać jego kazanie, jak było pierwsze spotkanie Sejmu Polskiego, Sejmu Polskiego. Bo jest jedno, co jest bardzo ważne, że mieliśmy polskiego papieża. Polski papież, o tym wiedział doskonale ta cała organizacja, która tworzyła Jana Pawła II, to jest cała organizacja, którą można udowodnić, która tworzyła mit słynnego mesjasza narodu niemieckiego, czyli Adolfa. Adolf, to mówię, to jest wszystko powiązane i ich działalność taka intensywna, o czym Matka Boska w Fatimie wiedziała w 17 roku, to zaczęła się od 1913 roku za pontyfikatu polskiego papieża Piusa X, który był zapowiedziany przez anioła Wzgórza Polski 3 maja 1863 roku. Wtedy był biskupem Warszawy niezwykły polski biskup Szczęsny Celiński, święty dzisiaj. Szczęsny Celiński właśnie w tym czasie powiedział no pocimus carowi, musiał zrezygnować z biskupstwa w Warszawie, ale mówię, to były czasy, kiedy już wcześniej powstała, no już żył wtedy nasz Pius X, już wcześniej jego kuzyn działał w Ameryce. Jego kuzyn urodził się chyba 11 lat wcześniej, Leopold Mączygęba, to był kuzyn Piusa X, urodził się w tym roku, będzie 200 lat jego urodzin, w Pużnicy Wielkiej, w małym miasteczku przy Opolu, ale niezwykłym miasteczku, który należał do Królestwa Korony Polskiej. I założył w Ameryce miasto Panna Maria. Miasto Panna Maria to było założone przez kuzyna Piusa X w dziękczynieniu za ogłoszenie dogmatu o niepokalanym poczęciu 8 grudnia 1854 roku przez króla Polaków w Rzymie, czyli naszego świętego błogosławionego teraz, błogosławionego Piusa IX. Pius IX to trzeba wiedzieć, że urodził się 1792 roku. Urodził się, w tym czasie zaczęła się rewolucja francuska. Od września tego samego roku, co się urodził Pius IX, zaczęła się rewolucja, to znaczy zaczęła się rzeź kapłanów w Paryżu, rzeź paryżan. A zaczęło się od niezwykłego opactwa, którym opatem był nasz polski król, Jan Kazimierz. Bo Jan Kazimierz, nie mówi się o nim, mówi się o tym, że zawierzył Polskę i Litwę 1 kwietnia 1656 roku w Lwowie, ale nie mówi się dlaczego w Lwowie. Jan Kazimierz urodził się na Wawelu, ale był potomkiem Jadwigi Witelsbach z Dachau. Jego przodkowie to, mówię, to byli niemieccy królowie, to byli cesarzowie, także to jest ważne, że my nie wiemy o naszym polskim królu Janie Kazimierzu, który zrezygnował z królestwa
Królestwa Polskiego, właśnie był opatem w tym klasztorze, gdzie w 1792 roku zaczęła się rzeź kapłanów i a dlaczego to się zaczęło? Dlatego, że po prostu wcześniej już na Jasnej Górze planowali sobie, na Jasnej Górze, która tam, gdzie króluje Matka Boska, Królowa Polski, zaplanowali sobie w ogóle franciszki, zaplanowali sobie rozbiory i to wszystko było w takim planie 527 lat. Ale Jan Kazimierz został otruty w Nevers. Został otruty w Nevers 16 grudnia 1672 roku, czyli 100 lat przed rewolucją, która już była wcześniej przygotowywana. Czyli pani Tereso troszeczkę miał inny żywot niż Kazimierz Wielki. Tak, inny żywot niż Kazimierz Wielki, chociaż trzeba powiedzieć, że tutaj też mamy pamięć o Kazimierzu Wielkim ucztą świętego Macieja, która odbywała się w Hamburgu. W Hamburgu w ratuszu. Ratusz stoi na klasztorach, czyli ta uczta musiała być wcześniej. I taka bardzo ważna data jest 24 luty 2022 rok. Co się stało tego dnia? Tego dnia poszłam specjalnie do ratusza, gdzie panuje burmistrz Hamburga, Częczał. Częczał też jest bardzo ważną osobistością, bo urodził się 20 stycznia 1966 roku w Bremen. Tego samego dnia urodził się w Ostrowie Wielkopolskim nasz słynny ksiądz Michał Woźnicki, Salezjanin. I tego samego dnia... O którym pani mówi, księdzu Michał Woźnicki? Dlatego, że mówię, urodził się tego samego dnia, co burmistrz Hamburga. Ale mówi pani o tym aktualnym Woźnickim? Tak, bo ksiądz Michał Woźnicki ma specjalną rolę w tym całym układzie Wyszyńskich, tak można powiedzieć, ale jeszcze jedno jest coś bardzo ważnego. A przepraszam pani Tereso, muszę wejść w słowo. To znaczy uważa pani, że on ma jakąś kontynuację w pewnym stopniu roli kardynała Wyszyńskiego, tak? Czemu to tak wyskoczyło? Aż jestem zaskoczony. Komuś się to nie podoba, ale nam bardzo. No właśnie, pani Tereso, no coś niesamowitego. Zadam jeszcze raz pytanie. Czyli uważa pani, że Woźnicki jest kontynuacją w pewnym stopniu kardynała Wyszyńskiego, jego, nie wiem... Nie, ja nie powiedziałam tego. Ja powiedziałam tylko, ja właśnie dokończyłam o tym ważnym dniu. 24 luty 2022. Panie Wojtku, co to jest za dzień, proszę mi powiedzieć? Ale pani Tereso, muszę powrócić do tego. Niech pani odpowie na to pytanie, to ja panu powiem na... Co to jest za dzień? 24 luty 2022. No pani Tereso, ma pani do czynienia z laikiem. Pan nie wojna, że zaczęli od Stanisławowa? Pan nie wie, że to wojna wyrła? Czy wybuchła nagle? No panie, to przecież 24 luty 2022 roku. Wiedziałam, że coś będzie, dlatego że w tym ratuszu byłam wielokrotnie. Ten ratusz, mówię, że tam jest burmistrzem właśnie Częczał. Byłam tego dnia rano, specjalnie wzięłam sobie wszystkich świętych do pomocy, bo to nie moja pierwsza wizyta tam, ale zaczęła się wojna. A to miała być właśnie tak jak za Kazimierza Wielkiego. 666 uczta świętego Macieja w tym ratuszu, gdzie wcześniej był Putin, gdzie wcześniej był Komorowski Bronisław, gdzie wcześniej był Donald Tusk w 2009 roku razem z Angelą Merkel. Przyszli się wszyscy tam spotykali właśnie na uczcie świętego Macieja. I nagle 24 lutego 2022 roku nagle była uczta świętego Macieja. Ale dlaczego to akurat 22 rok?
Przecież Częczał, jako burmistrz Hamburga, zaczął 1 stycznia od czego? Zamiast przyjęcia noworocznego była akcja miłosierdzia Franciszka. I wtedy on jako lekarz, burmistrz Hamburga, no, załadował miłosierdzie Franciszka, no, ponad 1000 osób. Mm-hmm. Tak zaczęło się rok 2022 w Hamburgu, w Cesarstwie Rzymskim, Królestwie Niemiec, gdzie cesarzem i królem był 50. cesarz, o tym się nie mówi. Niezwykły cesarz, urodzony w Przemienienia Pańskiego w Brukseli 6 sierpnia 1697 roku, wnuk króla Jana III Sobieskiego. I była niezwykła koronacja 12 lutego 1742 roku we Frankfurcie nad Menem. Właśnie tego wnuka króla Sobieskiego jako cesarza rzymskiego, króla Niemiec, koronował go jego brat. Urodzony również w Brukseli 17 sierpnia 1700 roku, to była 71. rocznica urodzin króla Polski Jana III Sobieskiego w Olecku. I nikt nie mówi, że w Olecku 31 maja 1940 roku urodził się święty król Polski, bo mieliśmy również Michała Korybuta Wieśniewieckiego, wnuka, prawnuka Jana Zamoyskiego, założyciela... Pani Tereso, głowa mnie już rozbolała jak kmicica. Muszę troszeczkę zrobić lekką pauzę. Niech mi pani tylko powie. Trzy. Stwierdzenie, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Pytanie tylko dla kogo, bo według mnie absolutnie dla szosunku. Czy się pani z tym stwierdzeniem zgodzi? Kazimierza Wielkiego. Wie pan jaka? Nie wiem. 30 kwietnia. A co było 30 kwietnia w 2010 roku? To znaczy, co było 10 kwietnia w 2010 roku? Jaka to jest bardzo ważna data. Co było wtedy? Co było z 96 nagle zostało, nie było ich. 10 czerwca, 10 kwietnia 2010 roku. Byłam akurat u Świtonia. Podawał mi książkę o Katyniu, który wydał ksiądz, którego powiesili w Bydgoszczy. Ksiądz, który wydawał właśnie te książki, powiesili go w Bydgoszczy, bo nielegalnie odprawiał mszę na żwirowisku. A nasz Świtoń zapisał nas tego dnia do towarzystwa świętego Maksymiliana Kolbe, obrona Polaków. 10 kwietnia 2010 roku. Od pana Świtonia pojechaliśmy do księdza Kierszyna. Pani Tereso, czy może pani mi odpowiedzieć na pytanie? Czy Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną dla szostku, bo przypomnę, że wdrożył dekrety, które były szokujące dla szlachty, nie mogącej reagować na te właśnie ich szosunkowe wybryki. Czy pani się z tym ze mną zgodzi? Dlaczego poruszam ten temat? Bo wiele osób bardzo chwali Kazimierza Wielkiego. No, to był prawnuk święty Jadwigi Śląskiej. To proszę? To był prawnuk święty Jadwigi Śląskiej. Pani Tereso. Możemy zacząć od święty Jadwigi Śląskiej. Nie, pani Tereso, nie tym razem. Mnie chodzi o to, żeby pani mi odpowiedziała na pytanie. Czy pani podziela moje zdanie, czy ma pani inne? No, w tej chwili to ja nie mogę tak odpowiedzieć, bo ja tylko jedno wiem, że po moim doświadczeniu 30 kwietnia 2010 roku w Kościele Bożego Ciała
Matki i o Królestwo Chrystusa Króla. A zrobiłam to po właśnie tej tragedii smoleńskiej, po tym jak przekazałam burmistrzowi, nowemu proboszczowi na Babelu mapę Polski za czasów panowania króla Sobieskiego, wielkopomnego, obrońcy Niemców przed skurczeniem, wydaną, też jest ważna data, 17 sierpnia 1908 roku w Krakowie na ulicy Świętego Krzyża 7 przez mojego dziadka Stanisława Tomaszewskiego, którego malował jako króla, bo można to zobaczyć, malował go Jan Matejko jako króla Stanisława Leszczyńskiego, polskiego świętego króla, który urodził się w Lwowie 20 października. To jest też taka ważna data. W 1877. Pani Tereso, ale wie pani co? Ja wiem, że te wszystkie daty są ważne, tylko musimy się skupić nad tym wątkiem, a obok JP2. Ale jeszcze jedną rzecz. Czy zna pani pochodzenie żony, z jakiego klucza rasowego była żona Kazimierza Wielkiego? No wie pan, teraz w tej chwili to nie jest trudno na pewne rzeczy powiedzieć, bo ja wiem, że źródło jest już za panowania, właśnie to wcześniej było, o właśnie. Polski książę. Jest udowodnione. Udowodnienie jest, było w Nowym Jorku w tym roku 7 lutego, mojej urodziny, i bardzo się z tego cieszę, że Krzysztof Kolumb jest synem króla Barneńczyka, który odkrył Amerykę 12 października 1492 roku. Pani Tereso, w Konstantynopolu. Pani Tereso, przejdziemy do Krzysztofa Kolumba, natomiast widzę, że dla pani, bo ja nie wierzę w to, żeby pani nie wiedziała o Kazimierzu Wielkim i o jego szanownej małżonce. Myślę, że może się wstrzymuje pani z tym tematem. Ja tylko jedno wiem, że bardzo wielu tak zwanych antysystemowców, udających oczywiście, ma przychylne zdanie na temat Kazimierza Wielkiego. Ja na odwrót. Akurat interesowałem się tym i ja nie twierdzę, że się mogę nie mylić. Aczkolwiek w tym przypadku ciężko by było. Dlatego panią spytałem, żeby to potwierdzić, bo nieraz o tym mówiłem. Pani Tereso, nieważne, w każdym razie o co mi chodzi. Wróćmy do tematu najważniejszego, o strukturach zniszczonych przez JP2, za jego kadencji, kto za tym stał jeszcze dodatkowo. Bo to jest tak ważny temat i chciałbym, żeby pani to zobrazowała. Ja właśnie zaczęłam, tylko pani przerwał, bo dla mnie tym istotnym punktem jest właśnie ten 24 lutego 2022 roku w tym ratuszu, że tego dnia właśnie zaczęła się, była 666. rocznica, kiedy miała być uczta świętego Macieja. Troszeczkę głośniej, pani Tereso, troszkę głośniej. Ta uczta była zorganizowana już za czasów panowania Jana Kazimierza. Ale nie dokończyłam też tego ważnego. Właśnie tego dnia urodził się ksiądz Michał Woźnicki i w Izraelu. W Izraelu urodził się człowiek tego samego dnia, wszystko 20 stycznia 1966 roku. I nagle po likwidacji Polaka Jacka Stefańskiego, muzyka, też charakterystyczna data, 9 sierpnia 1983 roku w Gdańsku, został zlikwidowany Jacek Stefański, muzyk, który powstał ze Zespół Jacka, który dalej gra. Ale nagle za przyczyną Radia Maryja, no i wszystkich mediów, urodził się Jacek Stefański. Jacek Stefański, kapłan, który właśnie urodził się w Izraelu. Tego samego dnia to ten burmistrz, tego samego dnia to ksiądz Michał Woźnicki. Urodził się właśnie ten Jacek Stefański.
Jacek Stefański od razu, to jest przepiękne, został ojcem duchownym Kaliszu, seminarium duchownym, które już nie istnieje. To był 2003 rok. A teraz trzeba powiedzieć, jest w ogóle tak wielka promocja pana Jacka Stefańskiego, no podobno inteligencja zdobył w Ameryce, a jego promotorem był Żyd Zamościa, którego zrobili gościem Lublina i który właśnie, to jest jak klasyfikowali, to był Żyd Zamościa, który był nagle w Izraelu i on wypromował właśnie tego Jacka Stefańskiego. Jacek Stefański jest promowany przez siostry Loretanki, pisze się o nim książki, on wszędzie występuje i co ciekawe napisał osobiście do księdza Michała Woźnickiego 23 maja w 2023 roku, że postarał się, że były moje strony internetowe, że Google zlikwidował moje strony internetowe, ale nie chce, ponieważ nie chce pójść do prokuratora, prosi księdza Michała Woźnickiego, żeby mnie uciszył. To ciekawe, to ciekawe. Bo proszę zobaczyć, jaka jest działalność tego pana. Tylko że właśnie musimy wrócić do naszego Karola Wojtyły. Pani Tereso, tylko jedno pytanko jeszcze, żeby nie zapomnieć. Wracając do pana Woźnickiego, proszę wybaczyć, ja będę tak go określał. Czyli... Nie, ja nie mogę tak określać, ja mówię ksiądz. Ale dobrze, ja przecież absolutnie nawet nie śmiał mu tego negować. Ja mówię pan Woźnicki, bo na księdza sobie trzeba zasłużyć. Jest to człowiek, który pracuje dla Szczechlina oraz innych również biskupów, prawda? Tak, to jest, bo właśnie tutaj byłam osobiście jako świadek na kongresie fatimskim 12 października 2019 roku w Warszawie w Pałacu Kultury. Był tam ksiądz Sztelin z Bractwa Piusa X, byli z Ameryki franciszkanie, była pani Mandrela, ta niezwykła pani, która pisze o Pileckim i pisze o siostrze Izabeli Łuszczkiewicz, aresztowanej 28 sierpnia 1948 roku w Wadowicach, torturowanej przez 7 lat. Potworny sposób i o tym nie wiedział Karol Wojtyła, bo przecież 6 kwietnia w 1945 roku w Wadowicach powstały obozy pracy dla Polaków. Wadowice przecież 10 listopada 1939 roku młodych chłopaków wywieźli do Krakowa i zamordowali młodych Wadowic. Wadowice, przecież tam jest karmel świętego Józefa. Kto go założył? Założył go święty Rafał Kalinowski, który był skazany na karę śmierci, który był rówieśnikiem polskiego papieża Piusa X i kiedy założył 11 września 1898 roku. Proszę zobaczyć, co pisał Rafał Kalinowski do Łagiewnik, jak dziękował siostrom z Łagiewnik za wydanie życiorysu Hermana Cohena Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu, świętego karmelity Żyda nawróconego mocą Eucharystii, który był właściwym założycielem tego karmelu, odnowicielem karmelu we Francji, w Anglii i w Polsce. I wiedział o tym bardzo dobrze Karol Wojtyła, który się urodził w dniu, kiedy był właśnie poświęcony kamień węgielny w Bazylice Serca Chrystusa Króla w Rzymie. Zresztą Karol Wojtyła był w tej Bazylice Serca Chrystusa Króla w Rzymie swoje 60. urodziny 18 maja 1920 roku. Tylko, że teraz tego nikt nie
zobaczy, dlatego że od 2010 roku zaczęto likwidować i książki, i historię tej bazyliki od serca Chrystusa Króla. I w ogóle założyciel Deon miał być beatyfikowany, ale no niestety nie został beatyfikowany, bo to antysemita. Także nie ma się co dziwić właśnie aresztowaniu Sertanina i całego cyrku, który bronią właśnie rycerze Jana Pawła II, bo my przecież wiemy, że są rycerze Jana Pawła II, przecież bardzo działają. Jan Paweł II, jego mama właśnie chodziłam tymi ulicami, bo mnie tak zawsze interesowało dlaczego. I jest w internecie, jest taki film. Pani Tereso, jedno pytanko muszę w trakcie nieraz zadać. Czy pani uważa, że krytyka pana Woźnickiego, JP2, jest udawana czy szczera, skoro pracuje dla szczęść Boże? No tak, ta działalność zaczęła, trzeba wiedzieć, że jest taki charakterystyczny dzień 18 grudnia 2017 roku. W tym dniu zaczęła się, ogłoszono, że beatyfikację Wyszyńskiego. I już wyznaczono piękną datę. Franciszek wyznaczył datę 12 września 2021. I proszę zobaczyć jego beatyfikację w bazylice, w Świątyni Opatrzności Bożej, kiedy wszyscy słudzy mają kadańce. Proszę zobaczyć, jakie ładne kadańce mają. A to wszystko organizował Nycz. A kim jest Nycz? Nycz pielgrzymował do Izraela 7 lutego 2007 roku, przerażony złem i spragniony miłości. Księżnik polskim. I tam chrześcijanie płaczu nagle dostał nominację na arcybiskupa, przygotowano arcybiskupa Warszawy. Dlaczego przygotowano? Bo 6 grudnia 2006 roku, ja pamiętam, że o 12 w południe byłam w Dachau, w obozie koncentracyjnym. I potem byłam w Koszyle Trójcy Świętej i tylko o 12 w południe, proszę zobaczyć, jak agent Kowalczyk ogłasza wszędzie wobec, że arcybiskup Wielgus zostaje, Płocka, zostaje arcybiskupem Warszawy. To wszystko było dobrze przygotowane. Dlatego, że już od tego się zaczęła cała akcja. Cała akcja szkolenia księży przez niezwykłego człowieka, który ma niezwykłe prawa. No to jest dużo lepszy od Rudolfa Hessa. Bo on zaczął swoją działalność jako dyrektor Oświęcimia, katedry Auschwitz. Zaczął od 1 września 2006 roku. Przyjaciel Jana Marii Rokicy. I teraz na wszelkie władze od wszystkich i dostał nawet fundację, milionową fundację Auschwitz, którą załatwił mu no, też słynny Bydłoszewski, czyli Bronisław Marciszewski, który urodził się na Żaliborzu, w domu na ulicy Mickiewicza i on się nie bał Niemców, tylko się bał Polaków, biedny człowiek, Bartoszewski, który latał za mną pijany po Gdańsku, jak organizowałam w Hamburgu wystawę Solidarności, to był 1990 rok. Także to jest po prostu bardzo ładnie zorganizowane, bo trzeba wiedzieć, że arcybiskup Wielgus, który miał być 7 stycznia 2007 roku arcybiskupem Warszawy, bardzo ładnie ten teatr odgrali, dlatego że ja byłam na tym teatrze osobiście, bo widząc, że arcybiskup Stanisław Wielgus, urodzony 23 kwietnia w 1939 roku, że miał święcenie kapłańskie w Lublinie 10 czerwca w 1962 roku w Lublinie, a ja tego dnia miałam pierwszą komunię razem z moim bratem w kościele świętego Michała Archanioła na Obstydiu. Także myślałam,
tak myślałam w tym czasie, że to jest nasz arcybiskup wielu, że jest naszym arcybiskupem. Ale to było dokładnie, trzeba wiedzieć, że 7 lipca 2007 rok to była rocznica, kiedy 7 stycznia 1995 roku był ingres Aderkampa, biskupa Hamburga, bo oni utworzyli w 1994 roku odnowienie biskupstwa Hamburga. To nie było odnowienie biskupstwa Hamburga, tylko było zainstalowanie tych, którzy mieli już przeznaczone był likwidację kościoła. I tutaj jest dla mnie tak osobiście bardzo ważne, że 3 stycznia 1995 roku nie zdążyłam pójść do katedry, bo miała być msza o 7 rano, a ja się obudziłam dopiero o 9 rano. Ale dlaczego się obudziłam? Bo tego dnia Matka Boska wiedziała. Była kobieta w katedrze w Hamburgu, kobieta zabiła drugą kobietę siekierą. Także Bóg to wszystko widzi. I tutaj jest arcybiskup Wielgu, był w Płocku, tylko że dlaczego nie ma kultu zamordowanego 28 maja w 1941 roku w straszny sposób arcybiskupa Juliana Nowomiejskiego, arcybiskupa Płocka, który bierzmował Wyszyńskiego w 1913 roku, tego kardynała, który się urodził 3 sierpnia w 1901 roku. To właśnie jest ciekawe, dlaczego nie ma mowy o tym arcybiskupie zamordowanym w tym samym dniu, co przywieziono 303 Polaków razem z Maksymilianem Kolbe na likwidację do Oświęcimia. Arcybiskup Julian Nowowiejski urodził się 11 lutego 1858 roku. To jest dzień, kiedy w Lourdes ukazała się Matka Boska. Matka Boska ukazała się na potwierdzenie dogmatu o niepokalanym poczęciu, który był ogłoszony 4 lata wcześniej. I tego dnia urodził się nasz arcybiskup Julian Nowowiejski, o którym się nic nie mówi. Teraz jest jeszcze jedno. Nad grotą jest olbrzymi zamek rzymski. Nie mówi się, że to była dokładnie 1080 rocznica, kiedy w tym zamku nawrócił się Arab. Nawrócił się Arab Murat, miał imię Lourdes, chociaż historia jest jeszcze wcześniej, a świadkiem tego 11 lutego 1778 roku był Karol Wielki. Karol Wielki urodził się 2 kwietnia 742 roku. Pani Tereso. Zobaczyć, bo tutaj mówię, to jest taki początek. Tak. Dlatego, że Pani Tereso. Pani Tereso, taki delikatny przerywnik, bo powiedziała Pani tutaj o Arabie. No, ja też tutaj przytoczę, że Hitler również miał u siebie nazistę Araba, który był w jego oczach postrzegany jako Aryjczyk. Był czystym Arabem, ale Hitler twierdził, że ma niebieskie oczy i na tej podstawie należy go przyjąć jako Aryjczyka. To tak, i to nie jest prześmiewczo powiedziane, drodzy Państwo, faktycznie, jakbyśmy prześledzili tą historię, czosnkowe korzenie w armii Hitlera, to byśmy się dużo dowiedzieli, tylko trzeba znaleźć odpowiednie źródła. To tak na marginesie. Pani Tereso, ja mam jedną prośbę. Jakby Pani mogła troszeczkę bardziej skoncentrować się na tym JP2, tak w skrócie bardziej, żeby ludzie to pojęli, jeśli chodzi o jego dorobek w niszczeniu struktur Kościoła, bo to są tematy, które nie były nigdy poruszane. Nie były, bo nie mogły być poruszane. Ja wiem, ale jakby Pani mogła to powiedzieć, Pani Tereso, tak w skrócie, żeby Pani nie powracała do tych wcześniejszych rzeczy, żeby tego nie mieszać, tylko tak objąć tą epokę JP2 i jak to się odbywało, kto mu w tym pomagał, kto jeszcze za nim stał, konsekwencje, jakie to znamy, oczywiście, ale też warto jeszcze przypomnieć, bo ta cała solidarność również, wiemy jak to wyglądało, również trzeba wiedzieć, że
Mało kto, jak JP2, namawiał Polaków do wejścia do Unii Europejskiej. Również. Ale głównie, Pani Janno, mi chodzi o te niszczenie tych struktur. Jakby Pani mogła to zobrazować w skrócie. Wie Pan, bo tak mi się wydaje, że zawsze jest korzeń. I dlatego ja powiedziałam o tym Karolu Wielkim, który założył Hamburg. Pani Teresko, ja rozumiem. Tylko dokończę to. Ale Pani Teresko, jedną minutkę, sekundkę. Ja rozumiem, że zawsze są te korzenie, tylko ja bym chciał, żeby Pani też wiedziała, że te korzenie w Pani wydaniu są tak ogromne, że my nie zdążymy przejść do meritum sprawy. O to mi chodzi. Nie, że... tutaj się Pan myli, dlatego właśnie mówię o Karolu Wielkim. Kto dostał nagrodę Karola Wielkiego w zeszłym roku? Jest 14 maja. A kto dostał nagrodę Nobla Karola Wielkiego 14 maja w rocznicy powstania Izraela? No przecież dostała Ukraina. Przecież tam był również, znaczy prezydent, był z Hamburga, jak on się nazywa. Nasz prezydent. Był Donald Tusk, był oczywiście również jego przyjaciel od 1994 roku, bo wszystko oni się spotykali. Mówi Pani o Komorowskim? Słucham? O Komorowskim Pani chce powiedzieć? Nie, tam nie było Komorowskiego, tam był Olaf Scholz. Olaf Scholz, który wcześniej był burmistrzem Hamburga. No, ale taka mała dygresja, kiedy się urodził Olaf Scholz 14 czerwca 1958 roku, kiedy się urodził Donald Trump 14 czerwca 1946 roku w Nowym Jorku, kiedy urodził się Żyd Edgar Grieg, który tańczył z Franciszkiem, on tańczy od 1986 roku tutaj z Franciszkiem, Edgar Grieg, który jest głównym rabinem Izraela. Proszę zobaczyć, co jak ładnie te... Halo? O! Coś się stało, drodzy Państwo. Muszę zobaczyć. No ale cóż. Halo? No. Regularnie, systematycznie wyłączają. Dobrze. Może bateria siadła? Tak mi się coś wydaje. Drodzy Państwo, mogła paść bateria. Pani Tereska mogła nie zwrócić uwagi. Ogrom, jak jeszcze raz powtarzam, albo wielkość tych korzeni wiedzy jest tak ogromna, że będzie mi ciężko dobić do meritum sprawy. Halo? Halo? Myślałam, że Pani bateria wysiadła, Pani Tereso. Nie, ja po prostu tak wysiadł sam telefon. Rozumiem. Pani Tereso, czyli, bo mamy już 50 minut, jakbym mógł Panią prosić o streszczenie tych właśnie kwestii związanych z niszczeniem tych struktur, to jest naprawdę ważne, żeby Pani tak to faktycznie zrobiła w maksymalnym skrócie. No w maksymalnym skrócie to jest po prostu... Kiedy się to zaczęło? Kogo potrzebował JP2, Pani Janno, do tego, by mu w tym pomógł? Przypuszczam, że największą pomocą to był Wyszyński. Tak,
Ale to jest 1913 rok, powstanie Solidarności w Moskwie i potem spotkanie 13 grudnia w 1913 roku na ulicy Szewskiej Lenina, Stalina, Wyszyńskiego, Hitlera. Proszę bardzo. To oni wszyscy się spotykali, bo to już była działalność prawnuka Rothschilda, urodzonego 23 lutego w 1744 roku we Frankfurcie nad Menem, podczas panowania cesarza Karola VII, wnuka Sobieskiego. To już zaczęli jego promocję od 25 maja 1913 roku w Monachium. Malował w tym czasie ten słynny Adolf, prawnuk Rothschilda, malował piękne obrazy Matki Boskiej i mówił o Bożej Opatrzności. Potem powstała Solidarność w Moskwie 16 czerwca w 1913 roku, a potem najważniejsze spotkanie było 13 grudnia w 1913 roku w Krakowie na ulicy Szewskiej, ale trzeba wiedzieć, że w tym czasie był arcybiskupem Krakowa, był Sapieha, Adam Sapieha, książę Adam Sapieha, który został biskupem Krakowa 17 grudnia w 1911 roku, koronowany w Rzymie przez Piusa X polskiego papieża. Pani Tereso, ale wróćmy do tej epoki perelowskiej, za czasów właśnie JP2, bo tak to nie dojdziemy do końca, nawet nie ma takiej możliwości. Nie dojdziemy, tylko właśnie mówię, że my nie znamy historii Wadowic, my nie znamy historii Rzymu, my nie znamy historii Hamburga. I przez to jest tak, że nie było wojny. Dlaczego było 2077 dni zaczętych 1 września, kiedy likwidowano Bronisława Komorowskiego, tylu kapłanów i tak dalej, to było dużo wcześniej zapytane. 2077 dni. Zakończył Andrzej Wyszyński 8 maja 1945 roku w Berlinie. To też nie jest takie zwykłe, a potem on był sędzią w norymberskim procesie. A Norymbergia, no przecież tam umarł Rothschild, święty Rothschild, to znaczy kapłan, który został wyświęcony na kapłana, Żyd, który się nawrócił, 1 lipca w 1932 roku. Zmarł we Frankfurcie nad Menem 24 grudnia w 1913 roku, kiedy to wszystko zaczęli. No to pani Tereso, tutaj możemy przypomnieć, jak pani mówi o Norymbergii, to słynne powiedzenie, szczęść Boże, Norymbergia 2000, prawda? Przecież to jest kontynuacja. Więc no. mówiąc te słowa, to każdy powinien wyciągnąć wnioski, że powołuje się, szczęść Boże, do własnych korzeni. Tak, tak, ale to do jakich korzeni? Bo przecież mamy też świętych, jak tego Bruno Rothschilda, świętego kapłana nawróconego i ochrzczonego w Kenisreuth, przez Teresę Neumann w Kenisreuth, który miał 32 lata, jak umarł w Norymberdze 24 grudnia w 1932 roku, a tego dnia ze szefem policji w Hamburgu został Bruno Stekebacher, potem był w Krakowie, potem był odpowiedzialny za wszystkie zbrodnie, za inteligencję akcji i on po prostu na swoją 50. rocznicę urodzin, on był w Moskwie u swojego przyjaciela Andrzeja Wyszyńskiego, który zaczął od likwidacji Maksymiliana Kolbe. Przecież dzień Maksymiliana Kolbe, dzień jego likwidacji 14 sierpnia 1941 rok, to jest powstanie NATO. To jest już mason Anders był przygotowany na likwidację Monte Cassino, bo już było przygotowana zbrodnia Monte Cassino. Tego dnia zamordowali w Czarnym Rzeźwie 300 Polaków ze Stanisławowa, a coś Stanisławów. No przecież was proszę zobaczyć, to było państwo Ormian, była rzeź Ormian. I tutaj. Jak pani wtrąciła tutaj słowo NATO, to ja przypomnę, że one się wyjątkowo mocno zawiązało za czasów Helmuta Schmidta. Przypominam, że Helmut Schmidt był w połowie czosnkiem. Tak na marginesie. Nie, na 100% był czosnkiem. A. On się tym chwalił, jak się spotykał z Mitterrandem. I najważniejsze jego spotkanie, bo w ogóle on był przyjacielem Breżniewa, oni byli na jednym odcinku frontu. I jak się spotykali w Bonn, gdzie chlali, i tutaj w Hamburgu, gdzie wódkę zostawił dla niego Gierek,
który był tutaj w 1936 roku, no bo to wszystko towarzyszenie, to po prostu ja 13 maja... Kto jeszcze był, pani mówiła? Tak, oni bardzo ładnie działali ze sobą razem. Ale wymieniła pani nazwisko, wymieniła pani nazwisko, kto jeszcze? No Helmut Schmidt, Breżniew, Gierek. Przecież Gierek tutaj był, zostawił wódkę, którą pił Breżniew ze Schmidtem w późniejszych czasach. No ale pani Tereso, Gierek to podejrzewam, że jeżeli postawił wódkę, to chyba z arszynikiem dla nich. Nie. No przecież... Czyż to jest działalność już zaplanowana? No ale pani Tereso, Gierek... oczywiście on musiał być w tych strukturach siłą rzeczy, bo one były ponad wszystko. Natomiast Gierek próbował te struktury, jak to się mówi, likwidować, niszczyć przynajmniej tą działalność w Polsce. Ja panu powiem. Nic się nie mówi o takim najważniejszym bohaterze, który organizował spotkania w Niemczech, Karola Wojtyły, miał wtedy 60 lat. Było to w pałacu wnuka Sobieskiego, bo on to po prostu był Helmut Schmidt, no była ta cała banda, a z tego wszystkiego, no to oni się spotkali 15 listopada w 1908 roku, 80 roku, bo zaplanowali już sobie stan wojenny na 13 grudnia w 1981 roku z Helmutem Schmidtem i tutaj tego dnia, 13 grudnia w 1980 roku, w Gustrow, to jest własność rodziny polskiej królowej, to miasto zakładał jej przodek. No to się spotkali Helmut Schmidt z Honeckerem i tego całego cyrku pilnowało 40 tysięcy Stasi. No i potem Helmut wysyłał czołgi, za które płacili Polacy, nie? A wszystko relacjonował, bardzo piękna postać, muszę panu powiedzieć, syn Hansa Franka, Niklas Frank, dziennikarz te. No, znów się coś zrobiło. Chyba będę musiał powrócić do WhatsAppa. Bo to nie ma sensu. Faktycznie coś się z tym telefonem dzieje. No, coś nie podoba. No, wszedłem. Bo panu powiem. Wszedłem na WhatsAppa, ponieważ widzę, że coś się zaczyna, to przerywa. Pani Tereso, bo chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo tą politykę trzeba też rozumieć, że tak jak było i z Kuligowem, jak i Żukowem, że pewnych rzeczy nie uda się zrobić, jeżeli się nie wejdzie do tak zwanego pokoju i się go nie posprząta, prawda? Wtedy była taka możliwość. Bo jeżeli mamy strukturę coś w stylu Unii Europejskiej, to tam już nie ma do czego wchodzić, drodzy Państwo, ponieważ nie przyjmują nikogo, kto nie jest ich, mówiąc krótko. Czy to jest Szabeś, czy to jest, jak to się mówi, z klucza rasowego tego samego. Natomiast Gierek, pani Tereso, bo muszę tutaj to sprostować, żeby ludzie źle tego nie odebrali. Gierek, tak jak i Gomułka, to były osoby niezaplanowane. Nie, one były właśnie niezaplanowane, jak Piotr Jaroszewicz. To były osoby, które szkodziły na drodze Czosnkowi. A to, że z wódką czy nie z wódką, no to pewne rzeczy trzeba wynegocjować. Bo ja znam te kwestie polityczne, by jak najbardziej wyciągnąć dla Polski, dla polskiego interesu korzystne warunki. I to wszystko, i to Gierek robił na każdym kroku. Gierek był solą w oku, jak i Gomułka i Jaroszewicz. Piotr Jaroszewicz również, tutaj muszę wspomnieć o Albinie Siwaku, był solą, jak to się mówi, w oku Czosnku. Ja bym chciał to sprecyzować bardziej, żeby to było też zrozumiałe, pani Tereso, bo ja do tych spraw geopolitycznych to nie mam żadnych wątpliwości. Bo zbyt długo już tu siedzę i dużo materiału przejrzałem. Przegadałem mnóstwo godzin z ludźmi kompetentnymi w tych sprawach. Także tutaj pomyłek nie może być. Natomiast negocjacje pewne, no to siłą rzeczy, pani Tereso, musiały się odbywać, prawda? Kuligow i Żukow również. Tak,
uczestniczyli, tym bardziej, że Kuligow był szefem Układu Warszawskiego. I to on właśnie, pani Tereso, powiedział wprost w latach 80., dzwoniąc do Mazowieckiego, Kuronia i Michnika, by sobie odebrali Lwów, bo jest w tym momencie dobra okazja. Odpowiedź była bardzo szybka i prosta. Nas to nie interesuje, nas to nie interesuje. No pani Tereso, teraz przykładowo odbiór Lwowa by był totalnym nonsensem, bo to by jeszcze było gorzej niż jest. Jest to logiczne. Mentalność w tym mieście zmieniła się diametralnie. Kupując kota w worku, nie można się spodziewać nic dobrego, tylko podrapanych mebli, mówiąc tak kolokwialnie. Pani Tereso, bo widzi pani tak, mnie chodzi o to, że pewne rzeczy, żeby sprecyzować, tak jak pani tutaj zaczęła, a propos już tych kwestii związanych z działalnością negatywną w strukturze Kościoła przez samego JP2, jakby pani mogła wejść już na ten teren, jak to się mówi, Polski, w tym okresie jego działalności. Wie pan, mi się wydaje, że co jest najważniejsze, co ja jestem świadkiem, ja nie jestem politykiem. Tak samo jak pani Joanna, tak samo i ja, pewne rzeczy są sprawą serca, że po prostu na pewną niesprawiedliwość, jak się widzi, to my musimy, to jest naszym obowiązkiem, odwagę protestować. A ponieważ miałam niezwykłego ojca, który był apostołem Bożego Miłosierdzia, prawdziwym apostołem Bożego Miłosierdzia, i tutaj jest dla mnie, to był przyjaciel takiej niezwykłej pani, Barbary Kloss, która została cudownie uzdrowiona po 17 latach za przyczyną siostry Faustyny. Zresztą ja za przyczyną siostry Faustyny jestem tutaj w tym mieście. 15 sierpnia w 1945 roku. Wtedy administratorem, biskupem Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie jest kult Matki Boskiej Królowej Polski, został biskup Nowicki, który był więźniem Dachau, który potem założył wszystkie struktury kościelne w Gdańsku. On postawił w Bazylice Mariackiej pomnik 2779 kapłanów. Przy tym pomniku umarł na stojąco kapłan, który 7 lat i 7 miesięcy był torturowany od 1948 roku, Zator Przytocki. Umarł w dniu, kiedy był ślub cywilny Tuska. A Tusk w tym miejscu 19 stycznia 2019 roku zrobił cyrk z tym, co z gwiazdką do nieba Owsiaka poleciał 13 stycznia w 2019 roku, czyli zrobili z niego świętego, odprawiał właśnie Gwódź, tą mszę. Proszę zobaczyć, jakie tam piękne towarzystwo jest tych wszystkich. Pani Tereso, jedno słówko. Jedno słówko. Adamowicz, zapewniam wszystkich, to jest moje przeczucie, niestety tak muszę mówić, że żyje w spokojności, jak i Kulczyk i tego typu ludzie. Tam nie ma możliwości, ten cyrk, który został wtedy pokazany, był zrobiony wyjątkowo niezgrabnie. Dziwię się, że nie zaprosili Olsztańskiego, żeby im w tym pomógł. No też powiedziałem, to się śmieszne. Ale niech pan powie, czy pan wie, co to był za dzień? 19 stycznia 2019 rok. Były to sfałszowane wybory, bo Polski nie było i nie ma. To były sfałszowane wybory w 1947 roku. Sfałszowane wybory organizowane przez Wyszyńskiego i proszę zobaczyć, Powstanie Warszawskie, jest tutaj wystawa akurat w ruinach tego kościoła, Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie było zaplanowane na, no właśnie można powiedzieć, 1944 rok, czyli tutaj mamy świętego Piotra i świętego Jakuba i potem 1944 rok. Ta data była dokładnie i liczba i wszystko było dokładnie zaplanowane. Pani Tereso, muszę panią wstrząsnąć. Pozwoli mi pani? Tak. Kocham panią, pani Tereso. Tylko proszę, mam nadzieję, że mąż nie słyszy, tylko proszę poruszyć te tematy tu i teraz, w
tym okresie JP2. Struktur kościelnych niszczenia. Wie pan, bo wie pan, ja zaczynam. Będę powtarzał to, dopóki mąż nie wróci. Kocham panią, jak usłyszy, to dopiero pani będzie miała. Jak pani nie poruszy tego tematu, będę mówił, kocham panią, pani Tereso. A jeszcze za chwilę będę mówił, zaraz do pani przyjeżdżam. I pójdziemy na miły spacer. Zapraszam. To faktycznie męża nie ma. No, ale dzisiaj jest taki... Wie pan, wczoraj to myśmy razem świętowali przecież, panie Wojciechu. Wie pan o tym? No wiem. No, wie pan o tym, że wczoraj świętowaliśmy, a dzisiaj to mamy no też taki czas, że możemy tylko dziękować Bogu, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy katolikami, że to wszystko Bóg Ojciec widzi, co się dzieje. Bo na przykład jak przygotowywano, bo jest jedna taka postać, która jest też bardzo ważna w tym całym układzie, jak pan mówi, JP2, bo Wyszyński Andrzej działał z Bierutem Cuza razem, a działał również tym drugim Wyszyńskim, którego zrobili kardynałem tysiąclecia. Jak się przyjrzy jego datom urodzin, co się działo 3 sierpnia w 1941 roku, w 1943 roku, w 1954 roku, to jest ciekawy rok, bo dnie jego urodzin o tym pisał. Też ciekawe, że historyk Kościoła w Polsce to jest Rajna, hindus, teozof, teraz jest w Berlinie. To ciekawe, że on pisze historię Kościoła w Polsce i w ogóle te wszystkie książki o Wyszyńskim. Ja dostałam z Kanady, bo ja kiedyś też uważałam, że to jest nasz kardynał. Nie, to jest kardynał tysiąclecia Polin. Tysiąclecia Polin, który był zainstalowany po 2077 dniach ich wojny, zakończonej przez Wyszyńskiego, który potem był w Norymberdze. No przecież proszę bardzo. A otruli go, bo przecież on ONZ przecież promował i otruli go dopiero w Ameryce w 1954 roku, a pogrzeb mu zrobili w Moskwie, proszę sobie zobaczyć, 26 listopada w 1954 roku. Czyli to jest rocznica likwidacji Adama Mickiewicza w Konstantynopolu, którego otruli, dlatego że on przestworzył legiony żydowskie i on już 10 kwietnia w 1848 roku, on w ogóle to przecież, on trząsł papieżem Piusem IX, przecież poszedł, był skandal, dlatego że wziął rękę papieża, zaczął trząść i mówi, panie nie papież, pan musi wiedzieć, że Bóg jest w sercach francuskich robotników, nie? I on utworzył, razem z Mazzinim, utworzyli Legion Żydowski. I to wszystko odbywa się przy tym kościele, bo oni mieszkali po dwóch stronach tego kościoła, gdzie było nawrócenie Radispone, tego Żyda Alfonsa Radispone 20 stycznia w 1942 roku, w dniu chrztu biskupa Pelczara. To oni otworzyli i on powiedział, Mickiewicz powiedział, że Polski nie będzie, że zjednoczą się narody, że religia katolicka jest... No to proszę zobaczyć sobie wypowiedź Adama Mickiewicza, którą właściwie zrealizował po 100 latach, to, że Polski nie będzie, Begin. Begin 10 kwietnia w 1948 roku przecież urządził rzeź. A kim był Begin? Przecież dla niego była utworzona armia Andersa. Przecież pojechał sobie z Andersem do Izraela i tam zaczął rządzić. Proszę zobaczyć, przecież oni wszystko byli przygotowani. Zbrodnia Monte Cassino. Dlaczego się nie wytłumaczy zbrodni Monte Cassino? Przecież to była zbrodnia zaplanowana. Ale jeszcze wcześniej, 10 lutego 1944 roku, Castel Gandolfo
Rudolfo, rezydencja ostatniego papieża Piusa XII. Przecież tam papież Pius XII zgromadził 16 tysięcy kobiet i dzieci, bo jak Amerykanie weszli, no to mordowali, bombardowali, niszczyli. No i tam zgromadził te kobiety i dzieci 10 lutego w 1944 roku. Amerykanie zrzucili bomby, zginęło 500 kobiet i dzieci. Dlaczego się o tym nie mówi? A potem mamy dwóch aniołków w białych szatkach i B-16 i Franciszka, którzy tam się spotykają i się, no właśnie. Ale co jest coś ciekawe, pani że Tereso, urodził się w 25. Pani Tereso, tutaj powiedziała pani sporo ciekawych rzeczy na temat Mickiewicza. Ja trochę słyszałem o tym, ale nie przypuszczałem, że on był taki twórczy w tym temacie. No tak, był twórczy. No, zresztą z jego paniami, które były jego kochankami, to też jest ciekawe, nie? No bo frankiści to bardzo lubią, tak jak Frank miał harem z 12 sióstr i tak dalej. No, przecież dlatego ta panienka dostała nagrodę ich Nobla, nie? Ale mamy polskiego Nobla, który oświetlił Amerykę. Dlaczego o nim nie powie Brown? Przecież to jest Nowy Jork. Tam jest kościół świętego Stanisława, który założył polski Nobel, który się urodził tylko 9 lat po urodzinach polskiego papieża Piusa X i dlatego JP2 2 czerwca w 1970. Pani Tereso, sekundkę, bo mam telefon, akurat muszę poczekać, aż przejdzie, bo zacisza, niech tylko się wyłączy, ja pani dam sygnał. O, już przeszło, dobrze. Proszę powtórzyć. No bo mówię, że Nowy Jork. Bo pani powiedziała tutaj o Mickiewiczu. Ciekawe rzeczy. No w pewnym momencie, tak mi to przyszło do głowy, to zrozumienie, dlaczego tak chętnie Olbryski cytuje frazy Mickiewicza. No ale przecież Mickiewicza cytował 16 października w 78 roku JP2. No. Też Mickiewicza cytował. No a dlaczego 16 października? 16 października zgilotynowano francuską królową. 16 października w 1793 roku. A co to była? Co to jest za rocznica? To jest rocznica, kiedy święty Michał Archanioł ukazał się we Francji w tym pałacu, na górze świętego Michała Archanioła. Jak oni... 16 października 709 roku. Przecież ukazał się Michał Archanioł na tej górze świętego Michała. A ostatni opat to był kardynał, który był duszpasterzem Marii Antoniny, a Maria Antonina była prawnuczką polskiej królowej Eleonory, która miała ślub z Michałem Korybut-Wiśniowieckim na Jasnej Górze. Dlaczego się o tym nie mówi? Bo to było 27 lutego. 1670 roku i tego dnia Michał Korybut-Wiśniowiecki dał zgodę na Górę Kalwarię, na Nową Jerozolimę, na Górze Kalwarii. Gadał to Papczyńskiemu, a Papczyński przecież się urodził 18 maja, przecież jest na Górze Kalwarii, a potem proszę zobaczyć, jak wszystkich likwidowali, wszystkich księży, wszystkich Polaków. To już było dawno zaplanowane z numerami. Zresztą to planowali Bierut razem z Wyszyńskim i całą bandą w Oliwie. Już w 1937 roku już mieli listy przygotowane. Jak się Oliwa, pani Tereso słucha tych wszystkich dat i powiązania z tym związane, to jest niewiarygodne, jak oni uwielbiają te cząstkowe gmioty właśnie kierować się tą symboliką. Tą symboliką właśnie tych dat, by jeszcze bardziej w pewnym stopniu podkreślić swoją wyższość i zwyrodniałość w pewnym stopniu, bo to jest aż zwyrodniałość, taka mentalność, wie pani, psychopatyczna, bo inaczej tego nie można nazwać. Wykorzystują właśnie zawsze tą symbolikę. Mało ludzi na to zwraca uwagę, a to jest reguła. Jakby tak ludzie myśleli, pani Tereso, i by brali pod uwagę tą właśnie symbolikę, to myślę, że wielu mogłoby w pewnym stopniu przezornie ich wyprzedzić się w tych działaniach, prawda? Wie pan, był taki profesor, który powiedział mi, dajcie zmarnować naszego męczeństwa.
I to my mamy takie właśnie zadanie, że my, jeżeli znamy prawdę, my jesteśmy zobowiązani w odpowiedni sposób, tylko że nie mamy kierowników i to wszystko oni się postarali, bo już właśnie ta gloryfikacja Maksymiliana Kolbe to był rytualny, zaplanowany mord. Oni jak przywieźli go tego dnia, co zlikwidowali arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, 303 Polaków, mam świadectwo, bo ja mam świadectwa, dzięki Bogu, wszystkich oryginalnych świadków. To znaczy, co się działo w Oświęcimiu tego dnia, co się działo w Dachau tego dnia. Te obozy nigdy nie były wyzwolone, to były po prostu jako filiale do likwidacji społeczeństwa. To tak samo jak Dachau tego dnia niby został wyzwolony 24, 29. Nie, to przecież jest kłamstwo, dlatego że tego dnia Amerykanie bombardowali klasztory w Niemczech, Landshut. Tego dnia zamordowali 560 Niemców w Dachau, w obozie koncentracyjnym. Ja byłam tam wielokrotnie. I byłam tam, przeżyłam właśnie, to było dla mnie szokiem i to było takim punktem dla mnie, że pojechałam do Michała Woźnickiego, dlatego że ja brałam ziemię dla księdza Michała Woźniaka, salezjanina, zamordowanego w Dachau 20 lat przed urodzeniem tego pana Dudy, który się urodził w Krakowie, syn Ukraińca, proszę bardzo, 16 maja, ale to jest również święto Andrzeja Boboli. Pani Tereso, kocham Panią, a już wpadam w uwielbienie wręcz. No ale Panu powiem, że Andrzej Bobola jest naszym patronem. Ale dobrze, ja nic nie neguję, tylko przypominam Pani Tereso, że już mamy godzinę i 15 minut i nie doszliśmy do sedna sprawy. Mi się wydaje, bo jak ja pisałam na Pana komentarzach, to zawsze znikało. Mamy takiego jednego, który zmarł w Warszawie 16 grudnia 2013 roku. Już po zainstalowaniu. Już bliżej. Ciężka. To już bliżej. Jest to syn Jan Bierut. Syn Bolesława, który urodził się 29 stycznia w 1925 roku na Żoliborzu, który zmienił nazwisko po tej Exodus 44, czyli rzezi zaplanowanej dokładnie, zaplanowanej również z ofiarami w Warszawie. Czyli został ambasadorem Niemiec, bo to nie są Niemcy, bo nigdy nie powstały Niemcy. Niemiec 18 czerwca w 1978 roku w Bonn. I tutaj jest, że Bonn 14 czerwca w 1751 roku wnuk Sobieskiego ufundował. Pani Tereso, ale Pani Tereso. A tego dnia. Pani Tereso. A tego dnia, ale Pani. Zobaczy, Pani, ale Pani Tereso, ale Pani Tereso, niech Pani zobaczy. Pani Tereso, niech Pani zobaczy. My oddalamy się od brzegu. Nie wiem, chyba odpływ się zrobił. Nie. To już, przepraszam, wracam do tego wszystkiego. Tylko, że mówię, że bo tutaj jest on był z Wyszyńskim robić czystkę z Andrzejem. Jan Bierut był razem z Wyszyńskim robić czystkę wśród kapłanów. Dokładnie był w maju 78 roku w Rzymie, bo tam był święty kapłan Bronisław Wyszyński, czy Bronisław, nie, Bolesław Wyszyński, więzień Dachau z Poznania, był tam rektorem. I on zwolnił go, że jakoś jest jakimś agentem czy szpiegiem, odesłał tego Bolesława Wyszyńskiego do Poznania, a na jego miejsce zainstalował słynnego Michalika, który urodził się 20 kwietnia w 1941 roku, czyli w urodziny Adolfa. Bo Adolf jeszcze żył przecież, bo zawsze wielkie święto robili na 20 kwietnia. I tutaj, wie Pan, dlatego mówię, że a potem we wrześniu pojechał do Dachau razem z Wyszyńskim, tam gdzie został też drugi Bolesław Wyszyński, tysiące kapłanów zostało zlikwidowanych planowo, również bardzo dużo Niemców
I mamy bardzo, w ogóle to rytualnie został zlikwidowany ksiądz, biskup Kozal, na którego... Pani Tereso, ja się zaczynam czuć jak pstrąg, który ciągle płynie pod prąd. Ojej, ja wiem. Tylko, że mówię, że trzeba wiedzieć, że nigdy nie było żadnej Nowej Polski, że po prostu ten program, który sobie założyli, był pierwszy to z likwidacją kapłanów, zmianą kościoła, w czym bardzo przyczynił się i pomógł właśnie... Zaraz się pani oświadczę. Ja od razu mówię, zaraz się pani oświadczę. I powiem jedno, że przechodzę na Koran. Mam prawo mieć kilka żon w tym momencie, prawda? A jeżeli będzie jeszcze gorzej, no to w tym momencie powiem, że jestem Wojtusia i się zacznę zalecać do pani męża. Mam prawo czy nie dzisiaj? Pani Tereso, po raz pierwszy pauza jest. No bo... Zaskoczyłem panią. Pani Tereso, bardzo proszę. Niech pani mi odpowie na pytanie. Kto stał, już tak powiem, kto stał najbardziej blisko JP2 podczas likwidacji struktur kościelnych i od kiedy to się tak zaczęło? Tylko tak w skrócie, pani Janno. Pani Tereso, przepraszam, bo już mamy godzinę 20. A ludzie będą mnie molestować, że nie dobiliśmy do brzegu, a my odpływamy wręcz w drugą stronę. Wie pan, we wszystkich sprawach zaczyna się od matki, nie? No nie, nie. Chodzi o to. Wiadomo, wiemy już, kim jest JP2 od dłuższego czasu. Jakie miał zadanie, że był wychowywany właśnie w tym celu. Że był masonem 32 stopnia, a ja sądzę, że 33. Ale to już nie jest tak istotne, drodzy Państwo. Natomiast jego rola była konkretna. Całkowicie zniszczyć chrześcijaństwo pod formą prowadzenia dewiacji. Również śmiem twierdzić, że za jego kadencji było celowe prowadzenie agentów o tak zwanych odmiennych orientacjach, by na bazie tego, bo to była też forma niszczenia, pokazać, jaki ten Kościół jest zwrodniały, bo ludzie nie potrafią zrozumieć, że odejście od Kościoła to nie jest to samo, co odejście od Boga. Nie potrafili tego zrozumieć. I do tej pory to mamy. Ludzie odchodząc od Kościoła, odchodzą od Boga. Następują pytania. I to bardzo częste. Gdzie Bóg był? A gdzie wy byliście? Gdzie daliście możliwość prowadzenia tych gadów? Bo gdyby społeczeństwo było zwarte od samego początku do końca w swojej wierze, nie dopuściliby do tego. Oni by sobie nie pozwolili, bo jeszcze raz przypominam. To jest garstka łotrów rządzącym tym tępym tłumem, które idąc za przeproszeniem na łatwiznę, nie zastanawia się, czyja to jest wina. Więc najłatwiej jest gonić na Pana Boga, pytając, a gdzie Ty byłeś, powtarzając, trzeba hawajsa, a gdzie ten Bóg był? I Pani Tereso, to jest tak istotne dla mnie, żeby to skrócić, jak to się odbyło i kto za tym stał obok JP2. Czy ewentualnie ten pomysł wypłynął od kogoś jeszcze innego. Ale jakby Pani to mogła w skrócie powiedzieć, Pani Tereso. Bardzo proszę. Mi się wydaje, tak osobiście mi się wydaje, ponieważ teraz w Izraelu rządzą potomkowie tego króla Saula Wara, rabin Lau, Izrael Lau i jego syn Dawid Lau. I ponieważ Kneset spotkał się 27 stycznia 2014 roku na Wawelu w Krakowie, gdzie wybrano już na swojego takiego Dudę, to mi się wydaje, że źródło tego jest w Lublinie od wyboru tego ich
Żyda jako króla Polski. I to było w czasie, kiedy żył i kiedy rządził 44 król, który 44 lata rządził, Zygmunt III Waza. Także my możemy powiedzieć, że ten cały, zaczyna się ten cały, bo to jest rok, kiedy wybrano trzech królów. To znaczy nie wybrali, tylko oni sobie w Lublinie wybrali właśnie tego Sulawesi. I tutaj, ponieważ oni wiedzieli, no bo to wiedzą, kto się kiedy urodził, kogo mają zlikwidować. Ja tak się dziwiłam, że niektórych aresztowali, potem wypuszczali, torturowali. To przecież były cyrki. I że ten plan 2077 dni, to tak samo jak trwał obóz Stutthof 2077 dni, gdzie podobno był więziony dziadek Tuska, gdzie Noe Game był dziadek Tuska, to obóz tutaj, który powstał 13 grudnia w 1940 roku, ale ci wszyscy sprawcy, oni sobie dobrze żyli. Bo tutaj na przykład był gauleiterem Hamburga, był Kaufmann, a w Nowym Jorku pani Tereso, był jego kuzyn. Ale Kaufmann pani Tereso, był ale to, i oni planowali, nie, tylko że mówię, że... Ale to pani Tereso, to jest oddalone właściwie od tego pytania całkowicie. To jest, no, mnie chodzi konkretnie, niech pani powie, jaki był wkład JP2 w niszczenie struktur Kościoła za jego kadencji. Żeby pani to, no to przedstawiła. Bo oni do tego potrzebowali wojny. To znaczy wojnę, te wszystkie prowokacje, co wszystko się działo i po prostu już można powiedzieć, że to było już 27 rok, kiedy zaczęli tą całą akcję. No to przecież JP2 miał 7 lat, nie? No ale no jego mamusia była w tym układzie, bo trzeba wiedzieć, że w rocznicy jej urodzin była pierwsza, właśnie tak jak pan mówił o liczbach, kiedy była kanonizacja Jana Pawła II i tego człowieka, tego świętego J23, który w Polsce już był w 1912 roku, przecież on się spotykał już z Sapiehą, on był dwa razy chyba w Polsce, który był masonem, który on była, ta cała kanonizacja była w urodziny Dziwisza. W urodziny Dziwisza 666 miesięcy po instalacji J23. To nie jest przypadek. Pani Tereso, J23 jest to początek Soboru Watykańskiego II. Na szczęście wyciągnął nóżki rok po. Nie zdążył tego zakończyć, ale mnie chodzi o to wszystko, co było już grubo po, od momentu, kiedy przejął pałeczkę JP2, czyli ten okres 80. lat. No to mówię, 78 rok to było oczyszczanie terenu z księży normalnych, ale w 64 roku przecież było poświęcenie olbrzymiego pomnika w Poznaniu, w Bazylice Świętego Piotra i Pawła. O tym się nic nie mówi. No właśnie podczas soboru, to było 23 kwietnia w 1964 roku. To jest rok, kiedy właściwie zakończyli swoją działalność. Nie zakończyli, tylko kiedy już po prostu te struktury kościelne były przez nich tak daleko opanowane z likwidacją kapłanów, że postawili im pomniki, o których się nic nie wspomina. No i po prostu już, bo mamy wszędzie przed tymi miejscami kaźni kapłanów. To tak jak teraz Dominik Chmielewski jest w Lądzie, gdzie byli aresztowani
i żeby byli torturowani polscy kapłani z Michałem Kozalem. 150 czy ponad więcej. No przecież ta kreatura, no to jest z ramienia Nycza na tym miejscu, jako taki święty z Medjugorje, nie? No to mówię, to nie jest przypadek, bo wszędzie zauważyłam, że przed każdym tymi wielkimi skupiskami męczeństwa kapłanów jest wszędzie portret i wielki kult Jana Pawła II, dwóch czerwonych, Jana Pawła II i Wyszyńskiego, bo oni chodzili razem wszędzie, nie? No i nawet ta likwidacja, znaczy kiedy umarł Wyszyński, no to oni już wcześniej mieli przygotowany, przecież w Bonn mieli przygotowany stan wojenny, także to zamordowanie Popiełuszki to było też rytualne i zaplanowane, żeby odwrócić uwagę, bo oni wszystko mieli dużo wcześniej, przecież jak go traktował Glemp, jak to wszystko, także już myśmy mieli od 1945 roku, oni już szkolili swoich. Bo ostatni taki kapłani, którzy byli wyświęceni tak naprawdę, to był 44 rok, 80 kapłanów, było 25 marca wyświęcony w Krakowie. Także tutaj potem, niech pan zobaczy, jest 45 rok. No także to jest, już mówię, oni byli w tych strukturach już zainstalowani od 3 sierpnia 1941 roku. O. Ja rozumiem, ale od lat 80. Od 3 sierpnia 1941 roku był Wyszyński, był w Kozłówce u Zamojskiego, którego wcześniej aresztowali, którego potem wysłali do Kanady. Bo mówię, to oni wszystko po prostu, można powiedzieć, że on tam niby kapelanem był. Ale to był dzień, kiedy bombardowali Münster, kiedy krzyczał biskup w Emsland, bo była eutanazja, wyrzucali siostry zakonne. Wszystko to była rzeź kapłanów dużo wcześniej. To były urodziny Wyszyńskiego. 3 sierpnia 1941 roku. Pani Teresa, wszystko już było dużo wcześniej. Ja to rozumiem. Mnie chodzi o te struktury. W latach 80. od momentu przejęcia pałeczki przez JP2. Żeby pani to opowiedziała. W jaki sposób on to robił? Jak to było widoczne? O, niech pani to określi, jak to było widoczne bardzo. Żeby każdy wiedział, bo ta terminologia, wie pani, którą się w taki sposób przedstawia, że niszczył struktury kościoła. Ktoś, kogo się uważa za świętego, rozumie pani, to jest tak kontrowersyjne, dla nas jest to zupełnie jasne, ale dla totalnej większości Polaków absolutnie nie. Nawet ci, którzy już to dostrzegają, to nawet nie są w stanie przyjąć czegoś takiego. Bo to tak jakby przypisywali komuś zupełnie co innego. A to miało miejsce i to bardzo mocno. Ja bym chciał, żeby pani nad tym się skupiła, jak od tych lat 80. JP2 niszczył te struktury. I przez kogo? I kto był mu tak bardzo pomocny w tym niszczeniu? I w jaki sposób to się odbywało, pani Tereso? Jakby pani mogła to zobrazować, bo musimy niedługo kończyć, mamy 1,5 godziny. No wie pan, to jest taki trudny temat, ale ja jestem świadkiem tego, jak byłam zachwycona też, że został wybrany polski papież w 78 roku. Ja wtedy miałam zakład fotograficzny w Kościele Serca Jezusa w Gdańsku, gdzie byli właśnie ci święci kapłani, Bronisław Komorowski, Rogaczewski zlikwidowani, gdzie był Zator Przytocki. Także, że po prostu dla mnie to było interes, można tak powiedzieć, dlatego, że w tym momencie myśmy zaczęli produkcję obrazków Jana Pawła II. No i na tym myśmy po prostu mogli sobie zarobić. To jest faktem. I myśmy wszyscy byli zachwyceni Janem Pawłem II. Ale potem zaczęte były, właśnie mój tata już wcześniej mówił, że mu się nie podoba, że po prostu, że on nie ma prawdy w miłosierdziu. Nie? Że bo ich osobiście spotkał, tych wszystkich, ale już właśnie były no bo trzeba jedno wiedzieć. 1963 rok, 23 czerwca, robią wszystko 23 czerwca, bo to jest rocznica wygnania papieża z Benedykta V do Hamburga, ale tego dnia Jan Paweł II na Wawelu wyświęcił swoją armię, to znaczy wyświęcił swoją armię 35 kapłanów.
O. Tego dnia było, już przejęli Tyniec. Przejęli Tyniec, to znaczy tego dnia były wydane te modlitewniki rzymskie z imprymatur Jana Pawła II. Proszę, 23 czerwiec 63 rok. Przygotował sobie I już tutaj swoją oni już mieli armię wszystko. agentów, Pani Tereso, tak? Przygotował sobie wówczas swoją armię agentów Tak. na przyszłość, do niszczenia tych struktur. Tak można było to zrozumieć. Wśród nich było trzech muszkieterów. O, jakich? Bo tak, trzech muszkieterów, czyli Rakoczy, Dziwisz o. i Zając. No to przecież bo ja Dziwisz? Wszystkich spotkałam osobiście. Zresztą dzisiaj, wczoraj była rocznica, jak w 2005 roku przyszła do mnie, przyszedł list od Dziwisza, który prosił mnie o modlitwę. Ja, ponieważ to były urodziny siostry Faustyny, ja mówię do męża, no to jedziemy do Częstochowy, bo wtedy tak myślałam. No i dzisiaj jest rocznica, jak w Częstochowie, byłam w Częstochowie i nagle wychodzi Dziwisz. Mówię, że ksiądz mnie biskup zaprosił. I potem byłam na jego ingresie, bo jego ingres był 27. No i widziałam cyrk i coś mi się nie podobało. Po prostu wcześniej, a potem 15 listopada 2005 roku przyjechał do niego Edgar Glück, ten rabin z Nowego Jorku, który rodził się w Hamburgu, który tańczy z Franciszkiem. I tutaj mi zaczęło śmierdzić. To znaczy, oni już wszystko mieli przygotowane, no mieli, no ci młodzi ludzie, być może, że nie wiedzieli po prostu, kim są. Znaczy, dlaczego to tak? Może, no nie mam pojęcia. Tylko ja potem niektórych spotkałam, ale z tymi ludźmi nie ma rozmowy. To znaczy, 50-lecie ich święceń kapłańskich, niech pan zobaczy, 2013 rok zaczął się ten cyrk. To gdzie był episkopat znaleziony? Polak, Gondecki byli w Izraelu. I tam byli, spotkali się z, no to było, ilu tam biskupów? To żaden polski biskup. Nie? Byli w Izraelu i z Perezem się spotkali, który rok wcześniej powiedział, że Polskę trzeba, że wykupili Polskę Żydzi, to takie słynne powiedzenie, i za to go zaprosili do Warszawy. I proszę zobaczyć, jak Kaczyńscy mu hołd składali i zaprosili go do Warszawy na właśnie takie spotkanie tego Pereza. I potem wszyscy spotkali się u Pereza 13, bo zrobili taką pielgrzymkę do Izraela. I przy Franciszku, który się urodził w 25. rocznicę święceń biskupich Sapiehy 17 grudnia 1936 roku, a to dzień, kiedy Faustyna strasznie cierpiała za fałszywych kapłanów, ale jeszcze ciekawe, co odkryłam teraz, proszę zobaczyć jego urodziny 17 grudnia w 1944 roku, kiedy w Dachau był wyświęcony przez francuskiego biskupa niemiecki ksiądz. Tego dnia strącono świętego Franciszka. To był amerykański samolot, który był zbombardowany nad Oświęcimiem. I się nazywał święty Franciszek, nie? Pani Tereso, no i potem Pani Tereso, Angela Merkel. Pani Tereso, tak? Dziwisz, Glemp, Stechlin. To są osoby, no wszystko, to są osoby powiązane ze sobą. To są również owoce JP2, prawda? Tak. Dobrze, Pani Tereso, teraz jedno, tak. Struktury kościelne, kiedy zostały zlikwidowane tak. Oficjalnie. Pani Tereso, Pani Tereso, jeżeli to są ludzie, i można wymieniać ich wszystkich w zasadzie, wymieniłem tych jednych z ważniejszych, prawda? Przecież chyba nie można zaprzeczyć, że Woźnicki dla nich nie pracuje. No on jest w tym układzie. No właśnie. Bo ważna, słuszna jest walka w tym miejscu. Ale to, że nie obchodzi się cudu eucharystycznego w dniu pogrzebu świętej Jadwigi w Poznaniu, no to jest coś dziwnego. Zresztą też dziwne jest te wszystkie daty, co aresztowali Woźnickiego, kiedy 8 grudnia go po prostu eksmitowali. To jest wszystko powiązane z Hamburgiem, bo oni zaczęli od Hamburga. Ale i Pani mówię, Tereso, od 1900... tak. Pani Tereso, dobrze.
to teraz w tym momencie, jeżeli pani mówi te wszystkie aresztowania, te wszystkie niby prześladowania, ja mówię niby i nie bez kozery, ponieważ czy nie sądzi pani, że jest to układ, szczęść Boże, który wręcz uważam uzgodnił to z Woźnickim, by zachowywał się w sposób no bardzo dziwny, mówiąc delikatnie, pani wie jak to wyglądało w tych jego kazaniach, niszczył wszystkich tych, którzy byli przy nim, a w pewnym stopniu, panie Jano, pomijał najważniejszych, czyli szczęść Boże, zawsze go krył. Czy nie sądzi pani, że jego postawa, jaką on prezentował przez tyle czasu, była celowo zaplanowana po to, by plucie na JP2 było postrzegane na odwrót, a tym samym, szczęść Boże, mógłby dojść do wniosku, że to jest świetny interes, ponieważ w ten sposób, poprzez rzekome jego kary, że tam odpracowywuje, eksmisja, plus grozi mu 1,5 roku więzienia, zamyka się gęby reszcie księży, którzy by mieli ochotę powiedzieć prawdę na temat JP2, tylko w sposób oczywiście normalny. Bo to jest, ja uważam, po to zrobione. Patrząc na jego reakcję. Nie wierzę w to, żeby ksiądz w tym wieku, który interesuje się polityką i ma wzgląd bardzo wybiórczy na wiele spraw, nie zauważył pod samym swoim nosem największego czosnku, jakim jest szczęść Boże. Proszę zwrócić uwagę, że dla mnie jest to kontynuacja, że szczęść Boże jest również jednym z ważniejszych osób, które zostały wypromowane przez JP2. A tym samym do tego... Wyższego, bo trzeba powiedzieć, że do dnia dzisiejszego jest prawo Wyszyńskiego w polskim prawie, że po prostu on się nie mówi, ale to wszystko, skazywanie na kary śmierci czy Polaków w Rosji, czy w ogóle głód, on jest odpowiedzialny za miliony. I o tym pisał właśnie z Łodzi pan, którego załatwili 18 sierpnia 2020 roku nagle zmarł Stefan Türschmidt w Łodzi i on właśnie pisał ostatnio jego powieść jest o Wyszyńskim i napisał, że to było coś że to był taki wyjątkowy zbrodniarz jak żaden inny. Jego prawo jest stosowane również właśnie z prawa jedwabnego, to jest wedle prawa Wyszyńskiego, bo trzeba powiedzieć jedno, że 31 sierpnia 1931 roku w Moskwie Wyszyński wydał dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich, wedle którego likwidowani są Polacy i katolicy. A to jest dzień, kiedy była ofiara sakramente, które oddały się za ofiarę za Polskę, nie białą i nie czerwoną, tylko Chrystusową. To jest fundacja królowej Sobieskiej, która się urodziła w Nevers, tam gdzie został zlikwidowany Jan Kazimierz. Ale ona wcześniej zrobiła ślub u Matki Boskiej na Piasku 15 sierpnia 1683 roku, a potem jej mąż, czyli Sobieski, kamień węgielny pod kościół Bożej Opatrzności Kapucynów położył 16 lipca w 1863 roku i stamtąd wywieziono 22 kapucynów na likwidację 26 czerwca w 1941 roku. Pani Tereso, samego dnia. Pani Tereso, jeszcze dzisiaj do pani przyjeżdżam i proszę o rękę. Jeszcze dzisiaj przyjeżdżam do pani i proszę o rękę. Niech mi pani powie, czy Woźnicki kiedykolwiek wspomniał na temat Andrzejewa Wyszyńskiego? Słyszała pani kiedykolwiek jego wypowiedź w tym temacie? Nie. I jak pani sądzi, dlaczego? No właśnie mówię, dlaczego nie wspomina, bo my musimy i to jest naszym obowiązkiem, wspomnieć o Salezjanach zamordowanych w Oświęcimiu, proboszcza Karola Wojtyły, w rocznicę objawienia się Matki Boskiej w Gryczwałdzie, rytualnego mordu. Pani Tereso, ja wsiadam w samochód. Wsiadam w samochód, niestety, nie wiem czy dojadę, bo będę chciał maksymalnie prędkością jechać, żeby do pani jak najszybciej się udać.
Pani Tereso, niech mi pani powie, jaki udział ma Woźnicki w tym? Czy on w ogóle ma świadomość tego według pani, tego co robi? Bo ja nie mam żadnych wątpliwości. Zbyt logicznie pewne rzeczy układa. Panu powiem tak dokładnie. To wszystko jest ten rok 2022. To znaczy ja jechałam specjalnie do Getschwałdu na spotkanie z Woźnickim, on tam, jego nie było, i po prostu pielgrzymowaliśmy z mężem do Obór, gdzie byli do kapłan, i odkryłam, byłam w Poznaniu wtedy, pamiętam, i odkryłam niezwykłe pomniki kapłanów wymordowanych. I wszędzie był Jan Paweł II i Jan Paweł II i Wyszyński. Mhm. Bo naprawdę ja, tym bardziej, że ja znałam spowiednika kardynała Wyszyńskiego, nigdy bym nie przypuszczała, że coś takiego może być. No to jaki pani jest wniosek, pani Tereso? Jaki jest pani wniosek co do Woźnickiego? Tak jakby pani chciała podejść do tego nawet od tej strony intuicyjnej, patrząc na to, co on robi. Bo to jest bardzo niepokojące dla mnie miejsce, w którym on się znajduje. Dla pani jest ważne, bardzo ale... ważne miejsce, bardzo ważne. Ale pani miejsce, Tereso, pani Tereso, miejsce. Pani Tereso, ja uważam, tak. Pani Tereso, miejsce, w którym on się znajduje, dla pani jest bardzo ważne. No to nie to sądzi pani, ale pani Tereso, momencik. 282 roku, ale momencik, to miejsce, które jest zajmowane przez niego w pewnym stopniu, gdzie on jest tą wizytówką. Nie sądzi pani, że to miejsce w tym momencie jest bezczeszczone jego osobą? Tak. Tak. A nie jego osobą. W ogóle zachowaniem tych wszystkich salezjanów. A jego osobą, pani Tereso, a jego osobą nie? No niech pani powie mi wprost. Skoro powiedziała pani, że jest w układzie, no to chyba sobie zdaje sprawę z tego, że jest w tym układzie, czy nie? No ale wie pan, tak też nie można powiedzieć, bo to tak też nie można powiedzieć. A jak można powiedzieć? Tak szybciutko, króciutko. Dla mnie ksiądz Michał Woźnicki, ja do niego pielgrzymowałam z męczennikami z Dachau, z salezjanami. I przez właśnie mówię, że dlaczego tylko on nie pamięta o Tulcach? Dlaczego nie ma u niego przekazu prawdy o Tulcach? Za które on jeździ, pielgrzymuje do Tulec, nie? Pani Tereso, ale i u niego nie ma przekazu w wielu aspektach najważniejszych, prawda? Bo kolokwialnie mówiąc o czosnku, mówiąc o JP2, prawda? O Wyszyńskim się wyraża chyba rzadko, ale to nie chodzi o to. O Andrijewie kompletnie nic. Przecież wiadomo, że jest to coś, to dzięki pani my żeśmy odkryli, że to jest ten pierwszy korzeń najważniejszy. Andrijew Wyszyński. Nie, ja muszę kończyć w tej chwili. Mój mąż dzwoni, tylko wezmę. Dobra? Dobrze, to ja zakończę już, pani Tereso. No cześć, kochani. Drodzy słuchacze. Już. Tak, za chwilę zadzwonię, za chwilę. Jest godzina 50. Jest godzina 50. Będziemy kończyć oczywiście. Nie udało mi się dobić do końca. Troszkę tak, ale jest jeszcze parę rzeczy do omówienia z panią Teresą. Nie wiem, czy będę musiał chyba faktycznie pojechać do pani Teresy na zasadzie jakiegoś szantażu albo trzymać za rękę blisko siebie. Tak, pani Tereso, blisko siebie. I w momencie, kiedy pani Teresa będzie odchodziła od brzegu, odpływała od brzegu, będę po niej całował. Trudno, pani Tereso, ja inaczej tego nie widzę. Są to bardzo istotne wiadomości, to co pani Teresa mówi. Ja się z tym zgadzam. Nie chodzi tylko o jedną rzecz, by pewne rzeczy dokończyć.
w sposób dosyć dla naszych widzów zrozumiały. Nic poza tym, Pani Tereso. W każdym razie ja wiem, że emocje biorą górę, zdaję sobie sprawę, ale dla mnie najważniejsze jest zrozumienie przez ogół. I teraz, drodzy Państwo, na sam koniec puszczę. O, już sekundkę. Puszczę jeden utwór. Paszła mi olszańska mucho. Puszczę jeden utwór. Ach, drodzy Państwo, nie byłbym sobą, żebym nie zakończył jeszcze, nie wtrącił. Ostatnio na wiecu. Olszański. Wręcz zażądał, żeby się skonkretyzować, czy jesteś Ukraińcem, czy jesteś czosnkiem, czy jesteś Polakiem. No, kto to mówi? Mówi to czosneczek Ułan Konfidenta Sambora, którego panem jest, szczęść Boże, Bóg litował się nad Polską i zesłał nam szczęść Boże. To naprawdę, drodzy Państwo, opiewa już w jakąś totalną hipokryzję albo mutację hipokryzji. To jest raz. Wystąpiła jedna kobieta. Nie pamiętam nazwiska takiej spódnicy, sukni. Nie znam się na tych określeniach damskich. Trzeba było pytać Gustawa, bo być może się przebiera, patrząc na jego fizjonomię. A tym samym być może zapatrywania ciężko wyczuć się. Drodzy Państwo, skoro miał operację na tulejkę, może mu ten organ już nie jest potrzebny, a robi to, co chce, miłośnik tego miodu pitnego. I tamta kobieta stwierdziła, że należy walczyć, stanąć w obronie kobiet i dzieci. Powtórzyła to wielokrotnie, bo to jest manifestacja człowieczeństwa. Dobrze, gdzie tu jest mężczyzna? Gdzie tu jest komórka rodzinna w tym momencie? Bo nie bardzo rozumiem. Jakaś forma dyskryminacji mężczyzn u Olszańskiego nastąpiła? Oczywiście Olszański ona twierdziła u Olszańskiego, że kobiety muszą przejąć wiele rzeczy. Czy walka, ta najgorsza, ta najbardziej brudna, ma należeć do kobiet, Olszański, bo to u ciebie jest, pod twoim wiecu, czy na twoim wiecu. No to jeżeli ty głosisz tego typu hasła przez słowami tej kobiety, gdzie ona jest w twojej organizacji, to coś to jest nie tak, chłopie. To co, niedługo to LGBT będziesz całował cztery litery? Bo daleko to nie jest. To dalekie nie jest. To jest czysty feminizm. Mówiąc krótko. Kobiety są nam bardzo potrzebne mężczyznom. Nikt tego nie neguje. Tylko kobieta ma swoje zadania w życiu i mężczyzna. Tu w tym przypadku jest próba zrzucenia wszystkiego na kobiety, tak? No, ludzkie pojęcie przechodzi. Ja już się nie chcę na ten temat wypowiadać, szukam muzyki, bo się niedobrze robi. Dobrze, gdzie ja tutaj byłem, bo od tego wszystkiego głowa pęka. A właśnie, posłuchajcie tego nagrania, drodzy Państwo, i zobaczcie, zwróćcie uwagę, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego i znalazłem i jestem cały szczęśliwy. O, przepraszam, kilka sekund na te bardaszane reklamy. Pyk i nie ma już. No, ktoś dzwoni. Nie mogę teraz odebrać, niestety. Musimy poczekać chwilkę. Ach.
I ojciec Cyprian tutaj będzie pokazany. Przepiękna postać. Będę coraz więcej wchodził w ten temat, bo faktycznie oby więcej takich ludzi na całym świecie. Jest to pokazane rewelacyjnie, jak należy się nawracać. To nie jest nawracanie szamana w żadnym wypadku, jest to taki pokaz człowieczeństwa, takiej pokuty, pokory. Ojciec Cyprian, szaman. Jest to jedna z piękniejszych scen, jakie w ogóle widziałem. Jestem tak szczęśliwy, że udało mi się to znaleźć. Ściskam z całego serca ojca Cypriana, jak i również szamana. Oddech zapiera na takie rzeczy. Jak ja mogę czuć się Polakiem w Polin? Ja się mogę czuć Polakiem w Rosji, bo moja dusza jest tam, przy takich wartościach, drodzy Państwo. Życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem i do następnego razu.